Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 266. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami pieśni z Księgi Jeremiasza, rozdział 14, wersety od 17 do 21. Oczy moje wylewają łzy... Dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewice, córe mojego ludu. Klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole, oto pobici mieczem. Jeśli pójdę do miasta, oto męki głodu. Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę, albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską, a nie ma dla nas uleczenia? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego. Czasu uleczenia, a tu przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię, odczci nie odsądzaj tronu Twojej chwały. Pamiętaj. Nie zrywaj przymierza z nami. W rozdziałach od 34 do 36 księgi Jeremiasza prorok relacjonuje dramatyczne wydarzenia związane z ostatnimi dniami Jerozolimy przed jej upadkiem. Teksty te opisują niewypełnienie przymierza z Bogiem przez króla Sedecjasza, upadek moralny narodu oraz prześladowania proroka. Jeremiasz również opisuje swoje zmagania z opozycją oraz przepowiednie dotyczące przyszłości i nadziei na odbudowę. Słowo, jakie skierował Pan do Jeremiasza, gdy nabuchodonozor, król babiloński, z całym swym wojskiem, wszystkie królestwa ziemi mu poddane oraz wszystkie narody toczyli walkę z Jerozolimą i wszystkimi jej miastami. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Idź i przemów do króla judzkiego Sedecjasza. Powiedz mu, tak mówi Pan. Oto oddam to miasto w ręce króla babilońskiego, który wydaje na pastwę ognia. Ty zaś nie ujdziesz jego ręki, lecz zostaniesz niechybnie pojmany i wydany w jego ręce. Zobaczysz wtedy króla babilońskiego oko w oko. Będzie on z Tobą mówił twarzą w twarz i pójdziesz do Babilonu. Posłuchaj jednakże słowa Pańskiego, Sedecjaszu, królu Ludzki. Tak mówi Pan o tobie. Nie umrzesz od miecza. Umrzesz spokojnie i podobnie jak palono wonności dla Twoich przodków, dawniejszych królów, którzy byli przed Tobą, tak będą palić i dla Ciebie. Będą śpiewać także dla Ciebie pieśń żałobną. Biada, Panie. Albowiem ja wyrzekłem to Słowo. Wyrocznia Pana. Prorok Jeremiasz powiedział wszystkie te słowa do Sedecjasza, króla judzkiego w Jerozolimie. Wojsko zaś króla babilońskiego prowadziło walkę przeciw Jerozolimie i wszystkim miastom judzkim, które broniły się jeszcze przeciw Lakisz i Azeka. Tylko bowiem te miasta obronne utrzymywały się spośród miast judzkich. Słowo, które pan skierował do Jeremiasza, po zawarciu przez króla Sadecyasza z całym ludem jerozolimskim umowy głoszącej powszechną wolność. Każdy miał obdarzyć wolnością swego niewolnika Hebrajczyka i niewolnicę Hebrajkę. Nikomu nie wolno było trzymać u siebie brata swego Judejczyka jako niewolnika. Wszyscy dostojnicy i ludzie, którzy zawarli umowę, Zgodzili się wypuścić na wolność każdy swego niewolnika lub niewolnicę i nie zmuszać ich więcej do służby u siebie. Wyraziwszy zgodę, wypuścili ich na wolność. Potem jednak zmienili zdanie i sprowadzili niewolników i niewolnice, których obdarzyli wolnością, zmuszając by się stali znów niewolnikami i niewolnicami. Wtedy skierował pan do Jeremiasza następujące słowo: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Z waszymi przodkami, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej z domu niewoli, zawarłem przymierze, które mówiło: Po upływie siedmiu lat wypuścicie na wolność każdy brata swego Hebrajczyka, który zaprzedał się tobie w niewolę i służył przez sześć lat. Wypuścisz go od siebie jako człowieka wolnego. Przodkowie wasi jednak nie usłuchali mnie ani nie nakłonili ucha. Wy zaś nawróciliście się dzisiaj i uczyniliście to, co jest słuszne w moich oczach, ogłaszając powszechną wolność. Zawarliście umowę wobec mnie w domu, nad którym wzywano mojego imienia. Zmieniliście jednak zdanie i znieważyliście moje imię. Sprowadziliście każdy swego niewolnika i swoją niewolnicę, których obdarzyliście wolnością według ich uznania. Następnie zaś zmusiliście ich, by byli u Was niewolnikami i niewolnicami. Dlatego tak mówi Pan. Nie usłuchaliście mnie, by ogłosić wolność każdy bratu i współziomkowi swemu. Oto puszczam Was wolno na miecz, zarazę i głód. Uczynię Was nadto przedmiotem zgrozy dla wszystkich królestw ziemi. A z ludźmi, którzy przekroczyli umowę ze mną, Którzy nie wypełnili warunków umowy zawartej wobec mnie, postąpię jak z cielcem, którego oni przecięli na dwie części, by przejść między nimi. Przywódców judzkich, dostojników jerozolimskich, dworzan, kapłanów i cały lud kraju, którzy przechodzili między częściami tego cielca, wydam w ręce ich nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na ich życie. Zwłoki ich staną się żerem dla ptaków podniebnych i dzikich zwierząt. Sedecjasza zaś, króla judzkiego i jego przywódców wydam w ręce ich nieprzyjaciół, w ręce tych, co nastają na ich życie, w ręce wojska króla babilońskiego, które teraz odeszło od was. Oto wydam rozkaz, wyrocznia Pana, i sprowadzę ich znów przeciw temu miastu. Będą walczyć przeciw niemu. Zdobędą je i spalą. Miasta zaś judzkie uczynię bezludnym pustkowiem. Słowo, jakie Pan skierował do Jeremiasza w czasach Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego. Idź do rodziny rekabitów, rozmawiaj z nimi. Przyprowadź ich do domu pańskiego, do jednej z sal i daj im wino do picia. Zabrałem więc ja Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabasiniasza i jego braci wszystkich jego synów i całą rodzinę rekabitów i wprowadziłem ich do domu pańskiego, do sali synów Hanana, syna Igdaljasza, męża Bożego, która się znajduje w pobliżu sali książąt nad salą Maasejasza, syna Szaluma, strażnika progu. Postawiłem następnie przed członkami rodziny rekabitów naczynia napełnione winem oraz kubki i powiedziałem do nich, pijcie wino, odrzekli zaś. Nie pijemy wina. Jonadab bowiem, syn Rekaba, nasz praojciec, nakazał nam: nie będziecie nigdy pili wina ani Wy, ani wasi synowie. Nie będziecie budować domu, nie będziecie siać, nie będziecie sadzić winnicy, ani jej posiadać, lecz będziecie mieszkać w namiotach przez całe życie, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście wędrowcami. Byliśmy posłuszni Jonadabowi synowi Rekaba, naszego praojca, we wszystkim, co nam nakazał. Powstrzymujemy się od picia wina przez całe życie, zarówno my sami, jak nasze żony, nasi synowie i nasze córki. Nie budujemy domów mieszkalnych, nie posiadamy ani winnic, ani pól, ani nasion. Mieszkamy w namiotach, posłusznie postępujemy według wszelkich nakazów Jonadaba, naszego praojca. Gdy zaś Nabuchodonozor, król babiloński, nadciągnął przeciw krajowi, powiedzieliśmy: Chodźcie, schronimy się do Jerozolimy przed wojskiem chaldejskim i przed wojskiem aramejskim. Zamieszkaliśmy więc w Jerozolimie. Do Jeremiasza zaś pan skierował następujące słowo: Tak mówi pan zastępów, Bóg Izraela. Idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jerozolimy. Czy nie przyjęliście pouczenia, by słuchać mojego słowa, wyrocznia Pana? Polecenia Jonadaba, syna Rekaba, które zostawił swoim synom, zostały wprowadzone w życie. Zakazywały picia wina, więc nie piją do dzisiejszego dnia, bo są posłuszni zaleceniom swego praojca. Ja tymczasem mówiłem do Was nieustannie, lecz nie usłuchaliście mnie. I posyłałem do was nieustannie wszystkie moje sługi, proroków, z poleceniem: odwróćcie się każdy od swego przewrotnego postępowania, poprawcie wasze uczynki i nie chodźcie za innymi bóstwami, by im służyć. A wtedy będziecie mogli mieszkać w kraju, który dałem wam i waszym przodkom. Lecz nie nakłoniliście ucha ani nie usłuchaliście mnie. Tak. Synowie Jona Daba, syna Rekaba, wprowadzili w życie nakaz swego praojca, jaki im zlecił, a naród ten nie usłuchał mnie. Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela. Oto sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy nieszczęście, jakie postanowiłem przeciw nim, albowiem mówiłem do nich, a nie słuchali, wołałem do nich, a nie odpowiedzieli. Do rodziny rekabitów zaś Jeremiasz powiedział: Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Ponieważ byliście posłuszni poleceniom Jonadaba, waszego praojca, przestrzegając wszystkich jego nakazów i wypełniając wszystko, co Wam zlecił, dlatego tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Nie zabraknie Jonadabowi, synowi rekaba męża, który by stał zawsze przede mną. Roku czwartego panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo. Weź sobie zwój do pisania i napisz w nim wszystkie słowa, jakie powiedziałem do Ciebie przeciw Izraelowi, przeciw Judzie i przeciw wszystkim narodom od dnia, kiedy zacząłem mówić do Ciebie od czasów Jozjasza aż do dziś. Może mieszkańcy Judy, słuchając o nieszczęściach, jakie zamierzam sprowadzić na nich... Nawrócą się każdy ze swego przewrotnego postępowania, tak, że będę mógł odpuścić ich występki i grzechy. Zawołał więc Jeremiasz Barucha, syna Nerjasza, a Baruch spisał pod dyktando Jeremiasza na zwoju do pisania wszystkie słowa pana, jakie on powiedział do niego. Następnie Jeremiasz polecił Baruchowi: Mam zakaz i nie mogę wchodzić do domu pańskiego. Idź więc ty i odczytaj słuchającemu ludowi w świątyni w dzień postu słowa pańskie ze zwoju, który zapisałeś pod moje dyktando. Czytaj także wszystkim słuchającym mieszkańcom Judy przychodzącym ze swych miast. Może skierują swe błaganie przed oblicze Pana i odwrócą się każdy od swego przewrotnego postępowania. Wielki jest bowiem gniew i zapalczywość, jakimi Pan grozi temu ludowi. I postąpił Baruch, syn Nerjasza, zgodnie ze wszystkimi poleceniami proroka Jeremiasza, czytając w świątyni słowa pańskie ze zwoju. Zdarzyło się, że w piątym roku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, w dziewiątym miesiącu, zwołano na post przed Panem cały lud Jerozolimy i cały lud, który przychodził z miast judzkich do Jerozolimy. Wtedy Baruch odczytał z księgi słuchającemu ludowi słowa Jeremiasza w Domu Pańskim w sali Gemariasza, syna szafana, kanclerza, na górnym dziedzińcu u wejścia do bramy nowej Domu Pańskiego. Usłyszał zaś Michał, syn Gemariasza, syna szafana, wszystkie słowa Pańskie z księgi. I zszedł do Domu Królewskiego, do komnaty kanclerza. Siedzieli tam wszyscy przywódcy. Kanclerz Eliszama, Delajasz, syn Szemajasza, Elnatan, syn Agbora, Gemariasz, syn Szafana, Sedecjasz, syn Hananiasza i pozostali dostojnicy. Oznajmił im Micheasz wszystkie słowa, jakie słyszał, gdy Baruch czytał z księgi słuchającemu ludowi. Do Barucha więc wszyscy przywódcy posłali Judiego, syna Netaniasza, syna Szelemiasza, syna Kusziego, by mu powiedział. Weź do ręki zwój, z którego czytałeś ludowi i chodź. I wziął baruch, syn Neriasza, zwój do ręki i przyszedł do nich. Powiedzieli zaś do niego: Usiądź proszę i przeczytaj nam. Czytał więc baruch wobec nich. Gdy usłyszeli wszystkie słowa, przelękli się i mówili jeden do drugiego: Musimy zawiadomić króla o całym tym zdarzeniu. Zapytali także barucha. Powiedz nam, prosimy, jak napisałeś wszystkie te słowa pod jego dyktando. Baruch zaś odpowiedział im, własnymi ustami dyktował mi wszystkie te słowa, a ja zapisywałem atramentem w księdze. Przywódcy powiedzieli do barucha: Idź, ukryjcie się, ty i Jeremiasz, a niech nikt nie wie, gdzie jesteście. Następnie udali się na dziedziniec pałacu do króla. Zwój pozostawili w komnacie kanclerza Eliszamy, a króla powiadomili o całej tej sprawie. Król posłał Judiego, by przyniósł zwój. Judy więc zabrał go z komnaty kanclerza Eliszamy i czytał go w obecności króla i w obecności wszystkich dostojników stojących przy królu. Król przebywał w rezydencji zimowej, jak zwykle, w dziewiątym miesiącu, a węgle płonęły w naczyniu, które stało przed nim. Gdy Judi przeczytał trzy lub cztery kolumny, król odcinał je nożem pisarskim i rzucał do ognia, który był w naczyniu, dopóki cały zwój nie spłonął w ogniu, który był w naczyniu. Król i wszyscy jego dworzanie, słysząc te słowa, nie przelękli się ani nie rozdarli swoich szat. Elnatan jednak, Delajasz i Gemariasz nalegali na króla, by nie palił zwoju, lecz ich nie usłuchał. I rozkazał król Jerachmeelowi, synowi królewskiemu, Serajaszowi, synowi Azriela i Szelemiaszowi, synowi Abdeela, pochwycić Barucha, sekretarza oraz proroka Jeremiasza. Ukrył ich jednak pan. Po spaleniu przez króla zwoju ze słowami, jakie Baruch spisał pod dyktando Jeremiasza, skierował pan do Jeremiasza następujące słowo. Weź sobie inny zwój i spisz w nim wszystkie poprzednie słowa, które były w pierwszym zwoju spalonym przez Jojakima, króla judzkiego. O Jojakimie zaś królu judzkim powiesz. Tak mówi Pan. Spaliłeś ten zwój mówiąc, dlaczego napisałeś w nim, na pewno przyjdzie król babiloński, zniszczy ten kraj i ogołoci go z ludzi i zwierząt. Dlatego tak mówi Pan o Jojakimie, królu judzkim. Nie będzie miał potomka, który by zasiadał na tronie Dawida. Zwłoki jego będą wystawione na upał dnia i na chłód nocy. Ukażę go, jego potomstwo oraz jego dworzan za ich grzechy i sprowadzę na nich, na mieszkańców Jerozolimy i na wszystkich mieszkańców Judy całe nieszczęście, jakie zapowiedziałem na nich za to, że mnie nie słuchali. Jeremiasz wziął inny zwój, dał go Baruchowi, synowi Nerjasza, który spisał w nim pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa księgi, którą spalił Jojakim, król judzki. Nadto zostały dodane liczne dalsze słowa, podobne do tamtych. List do Filemona jest osobistym wezwaniem świętego Pawła do przebaczenia i przyjęcia zbiegłego niewolnika, Onezyma, jako brata w Chrystusie. Paweł prosi Filemona, o okazanie miłości i łaski, ofiarując nawet zastąpienie długu Onezyma. List ukazuje wartość chrześcijańskiego przebaczenia i jedności w Kościele, podkreślając, że wszyscy wierzący są równi przed Bogiem. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do Filemona, umiłowanego naszego współpracownika. Do Apfi, siostry, do naszego towarzysza broni, Archipa, i do kościoła gromadzącego się w Twym domu. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Cię w moich modlitwach, słysząc o Twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych. Oby twój udział w wierze okazał się twórczy w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, jaki jest do spełnienia wśród Was dla Chrystusa. Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu Twojej miłości, jako że serca świętych otrzymały od Ciebie pokrzepienie. Przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na Ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, bo taki już jestem. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w Kajdanach, za Onezymem. Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie i dla mnie stał się on bardzo użyteczny. Jego ci odsyłam. Ty zaś Jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez Twojej zgody, aby dobry Twój czyn był nie jakby zmusu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od Ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie, zarówno w doczesności, jak i w panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Jeśli zaś wyrządził ci jakąś szkodę, lub winien jest cokolwiek, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, piszę to własnoręcznie, ja uiszczę odszkodowanie, nie mówiąc już o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie. Tak, bracie, niech ja przez ciebie zaznam radości w Panu. Pokrzep moje serce w Chrystusie. Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz, niż mówię. A zarazem przygotuj mi gościnę. Ufam bowiem, że będę wam zwrócony dzięki waszym modlitwom. Pozdrawia Cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie. Oraz Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem Waszym. Amen. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.